Siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson i dzisiaj, widzowie, mamy niesamowity materiał, ponieważ dzisiaj sprawdzimy, kto wykopie więcej diaksów, czy ja, czy SpongeBob. Ale to nie będzie byle jaki odcinek, ponieważ tutaj troszkę strolujemy SpongeBoba. Zanim wam powiem, jak go strolujemy, to zajdę po milki. Ale zanim zajdę po milki, to jeszcze poproszę was o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału i napisanie komentarza, o ile komentarze są włączone, ponieważ YouTube ostatnio robi jakieś dziwne chocki, klocki, myszka, miki i kurde, nie chce mi włączyć komentarzy i mi wyłącza. Strasznie mnie to denerwuje. Nie działo mi się to. Ostatnio mi się to zaczęło dziać i bardzo mi się to nie podoba. YouTube, proszę takich cyrków tutaj nie odstrajać mi, bo mi się to nie podoba mi się to. Dobra, idziemy po Milki, zobaczymy co tam u niej. Uwaga, wchodzimy na chatę. Pum, o, wiedziałem, kolejny. Już mnie nie, już nie straszny. Nie straszny mi ten stojak, już go, pa, ściągam go z łuku. Dobra, Emilia, dzisiaj czy masz przygotowane to, co ci powiedziałem, żebyś przygotowała? Ale oczywiście, że mam. Ale oczywiście, są oczywiście, diamenty, rudy diamentów. Ponieważ dzisiaj, widzowie, odcinek polega na tym, że idziemy ze SpongeBobem do kopalni i będziemy kopać diamenty. I SpongeBob będzie myślał, że jest normalnie jakby uczciwy turniej polegający na wykopaniu największej ilości diamentów. Ale prawda jest taka, że on będzie bardzo nieuczciwy. Emilia jest niby sędzią, ale tak naprawdę ona ma rudy diamentów, które będzie stawiała mi i ja będę je wykopywać. I będziemy tak trollować SpongeBoba, że on będzie myślał, że już wykopał diamenty i że wygra. Dokładnie, a my będziemy go denerwować, że on nie umie znaleźć, albo że mija diament jakiś, wiecie, że na przykład pominął jakieś diamenty, które były gdzieś tam i się będzie denerwował. Tak, taki jest plan na dzisiaj. Dobra, lecimy po SpongeBoba, ponieważ on tam powiedział mu, żeby czekał. Jeszcze jedna rzecz. Musimy wiesz co zrobić? Czekaj. Ja zrobię, skraftuję dwa identyczne kilofy diamentowe, po to, żebyśmy mieli jakby, żeby było równe sprawiedliwie, szanse. Żeby były równe szanse. Tylko czekaj, czy ja mam diamenty? Mam chyba w Ender Chestie. Tu mam Ender Chesta, dobra, mam. Uwaga, raz, dwa, dobra, i robimy sobie po dwa kilofy, więc tutaj znajdźmy tak, okej, okay, mamy to. I robimy dwa kilofy, widzowie. Tu jest tak, pum, pum, pum. Dobra, mamy dwa diamentowe kilofy. To nam wystarczy, dobra, zapraszam. Co ty tu szukasz? Nic, patrzę tak. Rozglądam się. Au. Czemu dobra, chodź, nie wiem, jakoś tak. Chodź, lecimy po SpongeBoba. Lecimy po SpongeBoba, bo trzeba z nim koniecznie tutaj, że tak powiem, polecieć do tej kopalni. Ja już taką jedną kopalnię upatrzyłem tutaj niedaleko, więc do niej sobie polecimy, bo myślę, że ona nie była za bardzo eksplorowana i tak dalej. Dobra, uwaga, lądujemy. Au. Dobra. Siema SpongeBob, puk, puk. Tam. Dobra, chodzę jak do siebie. Siema SpongeBob. Siema, słuchaj, mam dzisiaj super challenge dla nas, wiesz? Ej, poczekaj, jaki? Bo Emilia gdzieś tu też, o, dolatuje, dobra, ja jest Emilia też. Ja chciałam efektywne wejście. A, rozumiem. Słuchaj, SpongeBob, dzisiaj lecimy do kopalni i robimy turniej, kto wykopie więcej diaksów. Wow. Mam tu dla ciebie kilof przygotowany, patrz, taki, żebyś miał. Uwaga, bo ja mam teraz informacja dnia. Osoba, która wygra, dostaje 40 diamentów. To prawda. Ile? I zgarnia wszystkie diamenty, które znalazł przeciwnik. Jaki będę bogaty! No jeszcze nie wiesz, czy będziesz bogaty, bo nie wiadomo, czy znajdziesz więcej diaksów. Dobra, chodźcie, wygram. Lecimy do kopalni od razu, wygram. Bo nie ma co przeciągać. Nie, raczej mi się wydaje, że nie. Ja rozgromię cię. Chodźcie za mną, lećcie. Tutaj dolecimy, to jest taka fajna kopalnia i tam sobie, że tak powiem, ten... Tylko uważajcie, bo tutaj jest tak, wlatujemy do kopalni elytrą, więc może być ciekawie, nie? W szczególności Emilia, ty uważaj, bo ty to tutaj, że tak powiem... A, no. Dobra, spokojnie, o kurde. Przeżyłam, jakby co, to jest duże osiągnięcie. SpongeBob, co ty zrobił? Przeżył. Dobra, poczekajmy tu na SpongeBoba, niech tu przyjdzie, bo to trochę mu zajmie pewnie. Dobrze, jesteśmy już wszyscy razem, chodźcie, tu kopiemy, robimy tak, SpongeBob, robimy równo obok siebie. Ja tutaj lecę, a ty lecisz tu obok mnie. I lecimy w... aha, tak w dół. No dobra, aha, dobra. To Emilia też musisz kopać tutaj. No musisz... spoko, ja będę z nią chęcią się kopać. O kurde, a dobra, ja też mam taki mocny kill, to ja na razie sobie będę kopać tym mocniejszym. Co to za oszustwa? Lecimy na poziom minus, który? Minus 52 jakoś. Tak, ponieważ tak. To tam najwięcej diaksów. Już ci pomagam, SpongeBob. Mega pomoc. Wow, diamenty znalazłem! Jaki oszust, jak to? Ej, to były moje! Moje to były! Halo! Ej, kolejne! Co jest? Widziałem je pierwszy! Nieprawda, ale ja je zebrałem. Nie, no dobra, zaraz rozpoczniemy challenge tak naprawdę na poważnie. Na poważnie zaraz rozpoczniemy challenge. Dokopy się na ten 52. Na 52 poziom, chodź. Dobrze, a więc jesteśmy na 52 poziomie, możemy zacząć kopać. Sparzu, w którą stronę kopiesz? Ja tu kopię. Kopiesz tam, to ja kopię tutaj obok ciebie. Taki tunel lecę obok. Tutaj, że tak to ujmę. Dobra, ja zobaczymy, jak nam to pójdzie. Niestety mamy takie kilofy, które niespecjalnie szybko kopią, ale spoko, no damy radę. Gravel. Co? Żwir masz?
Ale lipa, no, ale lipa. A ty nie masz? Ja też mam troszkę, no, ja też mam troszkę. Ale daję radę jakąś. Wiesz? Ty, Spadżo, okay. Chodź zobaczysz to. Chodź, nie. Patrz. Diamenty. Łatwo. Gdzie? Łatwo. Czyli pierwsze diamenty szybko ile to? Łatwo, pierwsze raz, ile? Dwa. Raz, dwa, trzy. Trzy diamenty. Dobra. Czekaj, Emilia, masz tutaj, patrz. Ja odkładam sobie trzy diamenty, a tu oddaję ci te, co ja tam wcześniej znalazłem, żeby było okay. Sprawiedliwe, żebym mógł to liczyć porządnie. Dobra, kopimy dalej. Spokojnie, SpongeBob, dasz radę. Nie przejmuj się. To dopiero trzy diamenty, dopiero trzy diamenty. Obserwować SpongeBoba. Idź, ale spokojnie, może coś znajdziesz zaraz. Mhm, właśnie obserwuję SpongeBoba, dobra. Widzę, że się kopie chłopak, ale diamentów żadnych nie ma. Nie ma diamentu. Ciężko jest, SpongeBob, co? No ciężko, bardzo. A pochodnie masz jakieś? Mam jedną. No to dobrze, okay. Bo masz Optifine'a? Mam. No to dobrze, to dobrze. To zawsze coś. Dobra. Siema, SpongeBob. Siema. Dobra, kopię dalej. Ty, no nie uwierzysz, patrz! Co? Jo, kolejne diamenty mam! Raz, aha, dwa, trzy, no. Dwa, trzy, ej, cztery, głupie, pięć! Ja ale duże kopa. Złoże! Sześć! O okay, kurde, okay, dobra. Okay. Mam już dziewięć diamentów. Spasz, ty musisz się streścić, bo to jest nienormalne, że masz tak mało. To tak nie może być, dobra. Spongebob, ja teraz wstrzymuję się z kopaniem troszkę, popatrzę jak ty kopiesz. No, dobrze, może zaraz dostaniesz jakiegoś diamencika fajnego. Patrz, Emilia ci tu pomaga. Ja tutaj obserwuję po prostu, no. Teraz jak znajdziemy jakieś diamenty, to są twoje, Spongebob. Oddaję ci, dobra? Ale miło. Żebyś coś miał od życia. Mega. Bo mi ciebie szkoda, patrz, pomogę ci troszkę. Ona ma super extended-rate'owy kill-off. No, ona ma super extended-rate'owy kill-off. Ale patrz, o, złoto jest, ale złoto się nie liczy. Ja nie mogę, Spongebob, masz mega nieszczęście. Masz mega nieszczęście, no. Ja nie wiem, czy ja faktycznie na minus 52, czy nie na minus 54? Tak, na minus 52, tak? Dobrze, no. Aha, no dobra. No to dobrze, w takim razie kopiemy. No to, Spongebob, masz naprawdę niesamowitego pecha. Jak ja kopię, to znajduję od razu. Nie oddaję to nie oddaję. Ło, diament! O, brawo, SpongeBob! Jest, jeden diament dla SpongeBoba. Hej, co teraz? No brawo, ile masz diamentów? Jeden. Jeden diament, kurczę, no dobra, no to mało, dodawaj, kopaj dalej. Może zaraz coś będzie jeszcze więcej, może będzie coś więcej, wiesz? Zobaczymy, może wygram. SpongeBob, ty, a co? Czekaj, bo ja się odwróciłem, patrz, co żeś pominął. SpongeBob, wiesz co? No niesamowite, ale to ja znalazłem w takim razie. Racja. Kolejny diament dla Simpsona. Ej! Nie wiem, jak ty to robisz, SpongeBob, że ty to pominąłeś. Ja na moment przymknąłem oczy, a ty już od razu takie ten. To jest niesamowite. To jest niemożliwe. Ta latarka coś nie świeci dobrze chyba. Nie, spokojnie. Kopiemy dalej. Ja idę z tobą, ja ci powiem tak, ja mam takiego farta co do tych diamentów, że patrz panu, pokażę ci coś, chodź. Chodź, no. Patrz. Ja tu podchodzę i normalnie robię tak, kopię tu i są diamenty, patrz. Pa, widzisz? Co? Oszukuję! Nie oszukuję! Ale naprawdę, patrz, ja mam po prostu coś takiego, że ja wiem, gdzie one są, po prostu, wiesz, jakby czuję je. No. Musisz właśnie, musisz to zrozumieć, wiesz, to musisz tak, musisz po prostu... Musisz mocniej powąchać, jeszcze mocniej. Masz, weź chwyć diamenta do ręki jednego i powąchaj go, tak żebyś wiedział, jak on pachnie. No, dobra. No i teraz szukaj. Szukam. No nie ma! I co? No bo widocznie ta, ale czujesz tam diamenty? Nie. No to jak chcesz znaleźć tam coś, jak nie czujesz diamentów? Musisz, słuchaj, Spongebob, patrz, musisz zrobić tak. Obserwuj to, żebyś wiedział, jak to się robi. Patrz, robię tak. Zaciągam się, czuję diamenty i teraz tak. Czuję, dobra. I tu gdzieś są. Tu gdzieś się... O, patrz. Jak nie widzisz? Mogę, nie muszę, to są diamenty. No mówię wam, że to jest... Po prostu trzeba czuć. Ale ty jesteś takim kiepskim kopaczem. Spongebob, po prostu to musisz czuć, rozumiesz? To kryje się w nozdrzach po prostu. Totalnie. Jasne, to jest oszukaństwo. Naprawdę. To nie jest oszukane, nie, po prostu ja mam węch. Rozumiesz? Ja mam węch do diamentów, ja się znam na tym, jak mało kto. Ja mam węch. Ja też chcesz węch? No. Musisz... Kup se nos, SpongeBob. Musisz ćwiczyć. Węch trzeba ćwiczyć. Tego się nie ma od tak.
To jest... A jak pierwszy raz kopię diamenty i nie. No, ma to widzisz, ich. Dlatego się na tym nie zeszę. Ja w swoim życiu wykopałem już bardzo dużo diamentów. To jest racja. Niemożliwe. No mega. Oszukujecie. Nie, no jak oszukujemy? Ja idę za tobą, ja nawet nie kopię diamentów, stary. Ja po prostu wiem, że ty no mijasz i... co chwilę jakieś diamenty, wiesz o co chodzi? No to patrz, patrz. No to skręcę w bok, no. O! Wow! Kopalnię znalazłeś, no to węg masz do czegoś, ale nie... Co jest? O, creeper. Zielony. Patrz, co tu jest. Patrz, widzisz to? Po co pominąłeś? Ja tego nie zauważyłem, bo ja przymknąłem oczy na chwilę. No jakim cudem ja coś pominąłem? Nie wiem, Spanżo, ty jakoś mijasz takie rzeczy, nie rozumiem tego. Dobra, słuchaj, może po kopalni się przejdź, może po kopalni coś znajdziesz. No. To oświetlone tu już było, czy teraz to ktoś oświetlił? Nie, teraz ja sobie No dobra, no to Spanżo, szukaj tu, może tu coś wyniuchasz. No. Dawaj, bo ja już mam 24 diamenty, ile ty masz diamentów? Jeden. Ojejku, troszkę lipa. Ja nie mam, o właśnie, wody potrzebowałbym. Spokojnie, ja tu wszystko mam. No dobrze, no to... Emilia, patrz, tutaj zrobi nam taką trasę do przejścia. Mhm. Wyniuchaj coś, wyniuchaj. Wąchaj. Wącham i... No i co? No i dupa. I co, i nic nie masz? No to, ale nie, mi się wydaje, że gdzieś w tamtą stronę coś by mogło być. Takie mam przeczucie. No. Chociaż czekaj. A też czekaj, czujesz też? Spanżo, czujesz? Czekaj. Nie, jakieś siki czuję. Czuję? Spanżo się posikał. Tu coś jest. Patrz! Ej, no. A chęt z niego. No mówię ci, no te diamenty nie, to trzeba czuć. Nara. Jakie nara? Poddaję. Nie no, Spanżo, ale nie ma co się poddawać. Nie no, to, słuchaj, nauczymy cię, tylko po prostu musisz po prostu, wiesz. Patrz. Tutaj, Spanżo, chodź ze mną, nie? Ja wiem, że ty potrafisz to zrobić. Chodź tutaj. Weź tutaj teraz powąchaj tutaj i idź po prostu w stronę, tak, intuicja, to co ci mówi intuicja. Nie, no właśnie, serce, co ci mówi serce? Co ci mówi serce? No patrz, gdzie się poprowadziło! Nic i co? Diamenty! Let's go! 3, no widzisz, Spanżo, wystarczy tylko odpowiednio zaciągnąć się diamentem. Mówiłem, że diamenty sikami śmierdzą. No to szukaj szczochów, no w takim razie. Skoro tym śmierdzą dla ciebie, to szukaj szczochów. No słuchaj, no to każdy inaczej to czuje, nie? Co, jest tam coś, Spanżo? Nie było nic. Dobra, a ile masz diamentów, Spanżo? Bo ja mam 28. 6. Ojejku. Wow. To może ja przystopuję trochę, co? Może nie będę tak szarżował, bo boję się, że wiesz, że się załamiesz, nie? Depresja. Depresji dostaniesz twórczej. Diamenty! No nie, patrz jak ci idzie. Mówiłem, że zasmarasz się. Podwójne diamenty! No patrz jak ci idzie teraz, patrz jak ci idzie. Niesamowite, Spanżo, widzisz? Jak jesteśmy dumni. No, po prostu czuję się jak ojciec po prostu, jakby nauczył syna na rowerze jeździć, naprawdę. Tylko tak się dwa czuję. Diamenty. Patrz, ja też wyniuchałem. Wow. Kurde, ja pojedyncze wnucham, to nie wiem. musisz mocniejszy węch mieć, wiesz, po prostu. Ja nie czuję nawet takich małych po prostu, nie? Ja czuję takie duże tylko złoża. Ja to nie czuję. Nie, Spanżur, nie pal się, weź go zgaś. Gdzie? Patrz, diamenty tu są, widzę diamenty. Patrz, znowu tu wyniuchałem duże złoże. To moje były! Ale oszuści! Wow. Bo ja już mam 36, jak się z tym czujesz? Jakim cudem? No 36 już mam. Ja mam 10. Ja zaraz wykopię więcej. 10, no to... Dobra, Spanżo, masz tutaj troszkę ode mnie. Masz ode mnie troszkę, żeby było ci łatwiej. A ty mi tak nic nie da. Masz, 5 ci rzuciłem. 6. 16 mam, a ty ile masz? 16, 30 mam. Ale słabiak. Ja słabiak? No nie wiem, nie rozumiem. Patrz, wyniuchałem kolejne złoże, niesamowite to jest. Gdzie? No tu. Czy są szybko? Kurczę. A, no. Będę pierwszy! Nie ma takiej możliwości. No ale żeby moje złoże tak brać? 3! Wykopali! Zabrałem. No i co, Spanżo? Gdzie byłem? No, gdzie byłeś? No w tym miejscu, gdzie... Ale tam na górze diamentów nie wyniuchałeś, no. No dobra, tu już los się boli. Musimy się cofnąć do tego, gdzie kopaliśmy, bo tutaj już jest chyba wszystko zeksplorowane, tak. Wiesz? Myślisz? A pamiętasz, gdzie to było? No gdzieś tutaj chyba, tak mi się wydaje. Ja nie pamiętam w ogóle. Ja też nie. To tutaj było, chodźcie tu. Idziemy. Ja widzę... chodźcie, tutaj to było, stąd przyszliśmy. A faktycznie, tutaj widziałem diamenty. No, widzisz. A ja czułem je tutaj. Tu gdzie chyba, stąd przyszliśmy, czy nie? Nie wiem.
Albo nie? Nie, kojarzy mi się to. Ale coś mnie tu ciągnie, coś mnie tu ciągnie. Nie wiem co, ale coś mnie tu ciągnie. Kolejne diamenty. Tutaj coś jest, sparzo. Ja ci mogę powiedzieć tak, tutaj coś jest. Jak chcesz, to nie szukaj. Nie wiem, gdzieś indziej poszedłem. Cię zgubiłem. Dobra, to ja... O, znalazłem. Mówiłem, że tu coś jest. Ja? Co? Oj, SpongeBob, dlaczego ty taki jesteś? Wiesz, ja ci mówię, gdzie jest diament, a ty mówisz, że ja już gdzieś poszedłem indziej. No nie wiem, SpongeBob, ja musisz... Ja nie wiem, gdzie jestem. Ja coś cię zgubiłem, SpongeBob, gdzie ty jesteś? O, ja go widzę, czekaj. O, widzę cię, no. Dobrze, jesteś, dobrze. No. Dobrze, no to w takim razie, no nie wiem co, chyba kończymy challenge, no bo ja już chyba tutaj grubo wygrywam, nie? To chyba nie nadgonisz tego. I no, chociaż wróćmy gdzieś tutaj, bo tu jest gdzieś nasz ten. No, znajdźmy to wyjście, tutaj, bo... Tutaj, znalazłam. Gdzie? Gdzie? Tu. Tam, gdzie tu. Jest mój nick. A gdzie? A gdzie jest twój nick? Tu. Nie wiem, tu. Tutaj, gdzieś na dół. A ty tu. Widzisz nas? A dobra, widzę. To zapraszam, serdecznie. Dobra, no to w takim razie, aha. No tak, faktycznie stąd. Dobra, no to wróćmy z powrotem w takim razie. No cóż, SpongeBob, no niestety ja... tu są diamenty, patrz jak wspominałeś. Niesamowite to jest. Szybko, ale ty po prawej pominąłeś. A, jak tak? Jaki sobie pominąłem 3 diamenty? No bo jakoś tak czułem już to złoże. Większe było. Dobra. No ale to dobrze, no SpongeBob, to po prostu ci oddałem tam to złoże, żebyś miał coś od życia też. A, dobrze, no w takim razie byłeś. Ile znalazłeś, SpongeBob? Podsumujmy to, podsumujmy ile znalazłeś. 48. Co? Niemożliwe, żebyś tyle miał. No nie kłam. Ile? Nie no, 21. Kurczę, ale to i tak ci poszło w miarę dobrze. Dobra, musimy wylecieć na górę. Ja mam inny plan, tylko musiałem. Elytrom? No, oczywiście, że tak. Tylko tam woda mi troszkę popsuła plany. Halo. Sorry, ja tutaj wam z tą wodę tak, wiecie, próbuję dać. Szybson, prawie utonęliśmy. No, halo! Nie. No i teraz będziemy no, wypływać. Co wy robicie? O! Cudownie, dobra. Umrę! Gdzie ja jestem? Dobra, ja już wyleciałem, jestem na bikini. Zazdro! Patrz, bo co jest? Ile emocji! Ała! Ile emocji! A widzę, gdzie jesteś! O, jest! Wyleciał! Jak ci idzie, Emilia? Zajebiście, dobra. Dobra, wyleciałam ty, Elytrom. Gdzie jesteś? Bo nie wiem właśnie, jak mam wylecieć na zewnątrz. Leć do światła. Ała. O, słyszałem cię, dobra, lecimy tam, dobra, udało ci się. Dobrze, no to w takim razie chodźmy tutaj podsumować ostatecznie, przekazać nagrodę dla mnie oczywiście. No bo wygrałem. Więc SpongeBob, no wydaje mi się, że możemy kiedyś to powtórzyć, może wtedy będziesz miał jakieś szanse. Czemu nie? Ale już cię nauczyłem troszkę unikać diamenty, teraz już troszkę wiesz więcej, nie? Tak, więc... bo i po tym odcinku już jest to masakra. Więc dobrze, Emilia, daj mi diamenty, które ja wygrywam. Proszę bardzo. Tutaj w tym momencie ja też wygrywam wszystko, co ty znalazłeś, nie SpongeBob, niestety. Się. Musisz mi oddać wszystko, co znalazłeś, no takie były zasady. Dobrze. A teraz, Emilia, pokaż mu to. Okej. Chyba nie wiem, co powiedzieć. No nie! Ty oszuście! Ty oszuście! Ty też oszustko! Ja tutaj nic nie robię, ja po prostu gadiam. Dobra, kończę ten odcinek, dziękuję bardzo widzowie za oglądanie. Udało nam się wrobić SpongeBoba. Trzymajcie się, a jutro, elo!